Witam na kanale YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli widzicie na ekranie dzwoneczek, to naciśnijcie go. Wtedy będziecie powiadamiani o naszych nowych programach. Obok macie słowo Subskrybuj. Jeśli tego jeszcze nie uczyniliście podczas poprzednich wykładów, kliknijcie na nie dla zaznaczenia, że lubicie ten kanał i uważacie za wartościowy. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności. Pomożecie nam w ten sposób rozwijać się i docierać do coraz liczniejszych odbiorców. Jest to Wasz wkład w ewangelizację świata, zleconą przez Chrystusa. Numer konta i wszelkie dane zawarte są w opisie programu. Tym, którzy nas wsparli, serdecznie dziękujemy i zapewniamy Was, że Wasze dary zostaną mądrze wykorzystane na zakup nowego sprzętu i reklamę. To, co dobrego możecie uczynić, to przesyłajcie nasze programy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zostawiajcie swoje komentarze pod programem i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby spotkać się z nami porozmawiać, jest to możliwe. Da się to zorganizować. Jeśli dzisiejszy film wam się spodoba, dajcie łapkę do góry. Według chronologii Starego Testamentu, około 3960 roku przed naszą erą Bóg stworzył świat. Akt stworzenia rozłożył na 7 dni. Siódmy dzień zamykający cykl stworzenia Pobłogosławił i poświęcił. W tym dniu Bóg odpoczął, ustanawiając go świętym. W Księdze Rodzaju czytamy następujące słowa: Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Adam i Ewa przed upadkiem w grzech święcili siódmy dzień. Po upadku i wygnaniu z Edenu ludzkość podzieliła się. Potomkowie Kaina odwrócili się od Boga. Potomkowie Seta, trzeciego syna Adama i Ewy, Pozostali mu wierni. Do potopu, który nastąpił 1656 lat po stworzeniu świata, setyci święcili siódmy dzień. Po zakończeniu potopu, w 2303 roku przed naszą erą, potomkowie Noego popadli w odstępstwo. Narody oddały się bałwochwalstwu, utworzyły własne wierzenia i zarzuciły dzień święty. Jednak siedmiodniowy tydzień zachował się wśród nich oprócz na przykład Egipcjan, którzy funkcjonowali w systemie dekady, czyli dziesięciodniowego tygodnia. Chronologia biblijna wykazuje, że syn Noego, Sem, zmarł w 1801 roku przed naszą erą, gdy Abraham miał 150 lat. Możliwe jest, że Sem miał kontakt z Abrahamem i przekazał mu informacje sprzed potopu, podane przez potomków Adama, dotyczące siódmego dnia jako pamiątki stworzenia. Od Adama przez Seta, Noego, Sema i Abrahama, aż do Mojżesza, przekazywano z pokolenia w pokolenie prawdy wiary. Księga Rodzaju potwierdza, że Abraham znał Boże przykazania i przestrzegał je. Czytamy następujące słowa w Księdze Rodzaju: Rozmnożę potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie, i dam potomstwu Twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody Ziemi będą błogosławione przez potomstwo Twoje. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Czytamy w nim, że po śmierci patriarchy Bóg obiecał Izaakowi błogosławieństwo ze względu na jego ojca Abrahama, który przestrzegał Bożych poleceń i praw. Abraham święcił siódmy dzień wyróżniony przez Boga. Izrael przejął święcenie dnia siódmego od patriarchów Abrahama, Izraela i Jakuba. Około 1661 roku przed naszą erą, gdy Dolny Egipt był w rękach Hyksosów, a jego namiestnikiem był Józef, jedenasty syn Jakuba. Rodzina patriarchy Jakuba przybyła i osiedliła się w delcie Nilu w ziemi Goszen. W tym czasie spokoju rodzina Jakuba czciła Boga i zachowywała Dzień Święty. Lecz po wypędzeniu Hyksosów, gdy Egipcjanie odzyskali północny Egipt, od około 1570 roku przed naszą erą Izraelici popadli w niełaskę rodzimych faraonów XVIII dynastii Nowego Państwa. W ciągu około 124 lat niewoli uciskani Hebrajczycy zatracali wiarę w boga stworzyciela, przejmowali wierzenia egipskie i zaniedbywali albo im uniemożliwiano święcenie Dnia Świętego. Około 1446 roku przed naszą erą, po 215 latach pobytu w kraju faraonów, Izrael opuścił Egipt. Po cudownym przejściu przez Morze Czerwone i dwumiesięcznej wędrówce Hebrajczycy rozłożyli się obozem pod Synajem. Wtedy doszło na górze Synaj do Teofanii. Bóg przypomniał Izraelitom o święceniu siódmego dnia w czwartym przykazaniu dekalogu. Czytam czwarte przykazanie dekalogu w Piśmie Świętym w przekładzie Jakuba Wójka, wydanym w 1962 roku w Krakowie przez wydawnictwo apostolstwa modlitwy, opatrzonym imprymatur Karola Wojtyły. Przyszłego papieża Jana Pawła II. W Księdze Wyjścia, w rozdziale 20, czytam czwarte przykazanie: Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty Twoje, ale dnia siódmego, Sabat Pana. Boga twego jest. Nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty. Ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił pan niebo i ziemię, i morze i wszystko, co w nich jest. A odpoczął dnia siódmego, i dlatego pobłogosławił pan dniowi sobotniemu. I poświęcił go. W tym katolickim przekładzie siódmy święty dzień nazwany jest sobotą. W Biblii tysiąclecia, wydanej przez wydawnictwo Pallotinum w 2002 roku w Poznaniu, w czwartym przykazaniu Dekalogu, siódmy święty dzień nazwany jest z języka hebrajskiego Szabatem. W treści przykazania Umieszczona jest gwiazdka odsyłająca do słownika. W słowniku umieszczonym w końcowej części tego wydania Biblii Magisterium Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że Szabat to siódmy dzień tygodnia Sobota, dzień odpoczynku i składania Bogu ofiar. Szabat, siódmy dzień tygodnia. Sobota, dzień odpoczynku i składania ofiar Bogu. Zgadza się to z przekazem Nowego Testamentu. Ewangelie stwierdzają, że Chrystus wstał po Szabacie, pierwszego dnia tygodnia. Szabat jest siódmym, a niedziela pierwszym dniem tygodnia. Czytamy następujący tekst z Ewangelii Marka. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go, i bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie. Z której wypędził siedem demonów. Od dni Mojżesza aż do Chrystusa i do dziś Żydzi święcą sobotę zgodnie z czwartym przykazaniem. Jaki był stosunek pana Jezusa do sabatu? Jezus święcił sobotę. Ewangelista Łukasz w swojej Ewangelii zapisał następujące słowa i przyszedł do Nazaretu gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał aby czytać udział Jezusa w nabożeństwie sobotnim w Kafarnaum nie był odosobnionym przypadkiem Jezus udał się w sobotę do synagogi według zwyczaju swego to znaczy, że regularnie siódmego dnia uczęszczał na nabożeństwa. Gdyby współcześni chrześcijanie, mający zwyczaj święcenia niedzieli, przenieśli się w tamte czasy, byliby zszokowani, że Jezus zamiast pierwszego dnia tygodnia święcił siódmy. Możecie przeczytać cztery Ewangelie i nie znajdziecie w nich jakiejkolwiek wzmianki, że Chrystus święcił niedzielę. Jezus oświadczył, że Boże prawo jest wieczne i niezmienne. Nikt nie ma prawa ingerować w Jego treść. Ta wypowiedź zapisana jest w Ewangelii Mateusza i tam w piątym rozdziale czytam następujące słowa. Nie mniemajcie że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam Wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Przywódcy żydowscy oskarżali Chrystusa o łamanie Sabatu. Dla nich uzdrowienie cierpiącego w sobotę było grzechem. Jezus starał się wykazać im, że uczynki miłosierdzia nie znieważają świętości Soboty. Farzeusze i rabini obwarowali Sobotę nakazami niemającymi biblijnego uzasadnienia. Chrystus tłumaczył, że ich tradycja, niemająca autoryzacji Boga, pozbawia Sobotę jej piękna. Jezus, nie uznając tradycji, naraził się im, więc niesłusznie oskarżali Go o łamanie sabatu, szukając pretekstu do zgładzenia go. Maria, Matka Jezusa i kobiety, które mu i uczniom usługiwały, uznawały świętość soboty do tego stopnia, że odłożyły żydowski zwyczaj namaszczenia zwłok Jezusa na niedzielę. Ewangelista Łukasz w swojej Ewangelii w 23 rozdziale zapisał następujące słowa. 23 rozdział od wersetu 50: A oto mąż imieniem Józef, członek rady, mąż dobry i sprawiedliwy z żydowskiego miasta Arimatia który się nie zgadzał z postanowieniem rady i z ich postępkiem i oczekiwał Królestwa Bożego, przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. I zdjąwszy je, obwinął w prześcieradło i złożył w grobowcu w skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał. A był to dzień przygotowania i nastawał sabat. A szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem Przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało Jego. Powróciwszy zaś, przygotowały wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. Śmierć Jezusa zaskoczyła je. Nie miały przygotowanych wonności i maści, by dokonać namaszczenia podczas pogrzebów w piątek przed zmierzchem. Więc odpoczęły w sobotę według przykazania. Dopiero pierwszego dnia udały się do grobu, by tego dokonać, ale zmartwychwstanie Jezusa poprzedziło ich przybycie. Nie czytamy w Nowym Testamencie, aby Maria, Matka Jezusa, optowała za niedzielą. Ona była wierna święceniu Soboty. Bo w niebowstąpieniu Jezusa w 31 roku w kościele apostolskim sobota była nadal Dniem Świętym. Apostołowie i pierwsi chrześcijanie respektowali czwarte przykazanie dekalogu. Mamy wzmianki w Księdze Dziejów Apostolskich, że apostołowie święcili sobotę uczęszczając na nabożeństwa, gdzie mieli okazję dzielić się dobrą nowiną o Chrystusie. W dziejach apostolskich czytamy następujące wersety. W trzynastym rozdziale popatrzmy na wersety czternasty, a następnie czterdziesty drugi i czterdziesty A oni z perge powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, a w dzień Sabatu weszli do synagogi i usiedli. A gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Podobnych zapisów w księdze dziejów apostolskich mamy więcej. Zapisy te uświadamiają nam, że apostołowie nie wnieśli zmian w święceniu soboty w Kościele Apostolskim. Gdyby było prawdą, że apostołowie z nakazu Bożego wprowadzili niedzielę w miejsce soboty, to pierwsi by o tym nauczali i praktykowali. O niczym takim w Nowym Testamencie nie czytamy. Najpóźniejszą wzmianką Nowego Testamentu Potwierdzającą święcenie Sabatu jest zapis Jana w Księdze Apokalipsy, dotyczący jego pobytu na wyspie Patmos w końcu pierwszego wieku naszej ery. Apostoł Jan w Apokalipsie wspomina: W Dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił. Jan wspomina, że Chrystus objawił mu się w sobotę, czyli w dzień pański, bo tak Jezus ją nazywał. W Ewangelii Mateusza czytamy w 12 rozdziale i ósmym wersecie następującą wypowiedź Pana Jezusa. Dwunasty rozdział i werset 8. Czytam. Albowiem Syn człowieczy jest panem Sabatu. Zdarzało się, że pierwsi chrześcijanie spotykali się w niedzielę. Były to zebrania okazyjne, niepodważające świętości Soboty. Na przykład w Troadzie odbyło się pierwszego dnia pożegnalne nabożeństwo z udziałem Pawła. Gdyż nazajutrz miał udać się do asos, a stamtąd morzem do Miletu. Współcześni chrześcijanie też mają nabożeństwa w tygodniu, niepodważające dnia kultu w ich kościołach. Jezus nie planował zmiany święcenia soboty. Potwierdził jej ważność aż do końca historii. Ewangelista Mateusz. Ewangelii swojej w 24 rozdziale zapisał następującą wypowiedź Jezusa Chrystusa. Czytam od wersetu 20. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Pan Jezus w swojej mowie eschatologicznej o znakach zbliżania się końca świata. W pierwszej kolejności miał tu na myśli wielki ucisk Żydów związany z ich powstaniem przeciwko Rzymowi i zburzeniem Jerozolimy w 70 roku. Te ciężkie doświadczenia narodu żydowskiego odniósł do prześladowań chrześcijan w późniejszych czasach. Sugerował, byśmy prosili Boga, by podczas prześladowań dał wytchnienie wiernym chociaż w sabat. Proroctwa Księgi Apokalipsy ukazują, że w dniach ostatecznych, poprzedzających powrót Jezusa, lud Boży będzie przestrzegał Bożych przykazań, a więc święcił sobotę, tym różniąc się od błędnych kościołów. W księdze Apokalipsy, i tam w rozdziale 12, czytam następujące słowa. Zapisane w wersecie 17: I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie Jezusa. W 14 rozdziale czytam werset 12: Tu się okaże wytrwanie świętych. Którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Jan zapisał, że szatan przed powrotem Jezusa rozpęta prześladowanie resztki potomstwa niewiasty, czyli ludu Bożego w czasach końca prorok nie podał nazwy tej denominacji religijnej, ale wskazał, że jej główną cechą będzie święcenie boskiej soboty zamiast niedzieli. Że właśnie wtedy okaże się prawdziwa wiara tych, którzy dochowują wierności Bogu, święcąc sobotę. Zastanawiającym proroctwem jest zapis księgi Izajasza, z VIII wieku przed naszą erą, że zbawieni na nowej ziemi będą święcić sobotę. Izajasz w 66 rozdziale swojej księgi, od wersetu 22 po 23 zapisał następujące prorocze słowa zapowiadające, Dalsze święcenie Sabatu przez zbawionych na nowej ziemi. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan. Tak ostoi się Wasze potomstwo i Wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy Sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Pan. Jak to się stało, że większość chrześcijan święci obecnie pierwszy dzień tygodnia? Kto tego dokonał? Co na ten temat ma do powiedzenia historia chrześcijaństwa? W 549 roku przed naszą erą Bóg objawił prorokowi Danielowi proroctwa zapowiadające dzieje Kościoła. Daniel w proroczym się ujrzał, mały róg prześladujący lud Boży, zapisał, że to On właśnie dokona zmiany przykazań. Popatrzmy na proctwo Daniela, siódmy rozdział i werset 25 sobie odczytajmy. Siódmy rozdział, werset dwudziesty piąty. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. I będą wydani w Jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Mały róg Symbolizuje potęgę rzymskiego papieństwa, które zdominowało chrześcijaństwo. To właśnie ono uchwaliło zmianę czwartego przykazania na niedzielę. Paweł podczas trzeciej podróży misyjnej, żegnając się ze starszyzną efeską, w 57 roku zapowiedział, że odstępstwo wyjdzie z wewnątrz kościoła od Jego przywódców. Otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich, tam rozdział 20 i przeczytajmy sobie wersety od 28 po 30. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. W 52 roku Paweł napisał z Koryntu drugi list do chrześcijan w Tesalonice. Wyjaśnił w nim że zanim Jezus powróci, Kościół ogarnie odstępstwo, na czele którego stanie papież. Popatrzmy na drugi list Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział, czytam werset trzeci i czwarty. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo. I nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Papierze odrzucili biblijną wersję czwartego przykazania dekalogu, wprowadzając kult niedzieli. Proroctwa wskazują, że zmiany przykazań dokonał Kościół katolicki, a nie Pan Bóg. Zaniżanie soboty na korzyść niedzieli nastąpiło w niektórych kręgach Kościoła dość wcześnie. Podstawą tego był problem żydowski. Wśród narodów podbitych przez Rzym, Żydzi byli niepokorni. Wzniecali bunty przeciw Rzymowi. Zostało to odnotowane także w Księdze Dziejów Apostolskich. Łukasz podaje, że cesarz Klaudiusz w 1949 roku wypędził Żydów z Rzymu. Otwieramy Księgę Dziejów Apostolskich, tam rozdział 18 i czytam wersety pierwszy i drugi. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii i na Pryscyllę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. Rzymski historyk Swetoniusz. Około 120 roku w żywotach cesarzy Klaudiusza i Nerona skomentował powód decyzji Klaudiusza następująco. Wypędził Klaudiusz Żydów z Rzymu, którzy z polecenia chresto wywoływali ustawiczne niepokoje. Svetoniusz zapisał, że cesarz miał już dość niepokojów żydowskich. Oczywiście Swetoniusz nie ma racji podając, że to Chrystus buntował Żydów. 16 lat później, w 66 roku wybuchło powstanie antyrzymskie w Judei trwające 7 lat. Podczas tego powstania w 70 roku została zburzona Jerozolima i świątynia żydowska. W 115 roku doszło do rewolty Żydów w Cyrenajce w północnej Afryce. W następnym roku rewolta rozszerzyła się na mezopotamskie prowincje cesarstwa. 16 lat później, w 132 roku, wybuchło powstanie Bar Kochby w Judei, zdławione przez cesarza Hadriana. Trzy lata później Rzym Ponosił z tego tytułu straty obciążające obywateli. Po powstaniu Barkochby, judaizm w Rzymie był tak niepopularny jak nazizm po II wojnie światowej. Odbijało się to boleśnie na chrześcijanach. Rzymianie uważali chrześcijan za sektę żydowską, więc represje wobec Żydów i niechęć do nich dotykały także chrześcijan. Niektórzy biskupi, by odciąć się od Żydów, zanegowali sobotę związaną z judaizmem. Zaczęli faworyzować Niedzielę, by zbliżyć się do rzymskiego społeczeństwa czczącego Niedzielę jako Dzień Słońca. Drugą podstawą wzrastającej popularności Niedzieli w Kościele było upamiętnienie zmartwychwstania Chrystusa. Niektórzy chrześcijanie zbierali się pierwszego dnia, aby w ten sposób upamiętnić zmartwychwstanie Jezusa. Wtedy w kościele sobota była świętem wolnym od pracy. Natomiast dodatkowo spotykano się w niedzielę, by upamiętnić zmartwychwstanie Jezusa, przy czym w dniu tym normalnie pracowano. Praktyka ta nie była powszechna występowała tylko w niektórych miejscach. Historia chrześcijaństwa pierwszych wieków sugeruje, że kult niedzieli utorował sobie drogę w kościele w Rzymie. Cały kościół obchodził Wielkanoc w dniu odpowiadającym czternastemu dniowi pierwszego miesiąca kalendarza żydowskiego czternastego Nisan. Ale w drugim wieku Kościół w Rzymie zaczął obchodzić Wielkanoc w niedzielę. Wywołało to powszechny protest. Biskup Polikarp, będący uczniem apostoła Jana, jako przedstawiciel większości kościołów udał się do Rzymu, aby przekonać ówczesnego biskupa rzymskiego Aniceta do rezygnacji z tej niebiblijnej decyzji. Nic to nie dało. Anicet Opowiedział się za niedzielą. Około 40 lat później Polikrates, biskup Efezu, z podobnym protestem wystąpił wobec biskupa rzymskiego Wiktora, który w 200 roku nakazał święcenie Wielkanocnej Niedzieli. W odpowiedzi Wiktor rzucił klątwę na Polikratesa i kościoły w Azji Mniejszej. Historia odnotowała, że wtedy wszyscy biskupi oburzyli się na Wiktora za jego zachowanie się i forsowanie proniedzielnych zwyczajów. Z czasem szersze kręgi biskupów i pisarzy, za przykładem kościoła stołecznego, przychylnie odnosiły się do niedzieli. Tej postawie sprzyjała chęć odcięcia się od judaizmu. Przypodobania się Rzymianom i wykazania im, że chrześcijanie to nie Żydzi. Biskupi stołecznego kościoła, w celu poniżenia Soboty, uczynili ją dniem postu, jako przygotowania się do niedzieli. Sobota stała się dniem smutku i żałoby, a niedziela radości i szczęścia. W IV i V wieku biskupi Rzymu, Miltiades, Zabronił postu w niedzielę, Sylwester nakazał w sobotę post, zaś Inocenty uczynił obowiązkiem. Praktyki tej nie stosowano z początku w innych kościołach. Sprzeciwiali się jej bezskutecznie ojcowie i pisarze kościoła, tacy jak na przykład święty Ambroży i święty Augustyn. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Kościół w Rzymie był pierwszym, który zaprzestał święcenia soboty na rzecz niedzieli. Potwierdzają to liczni ówcześni pisarze chrześcijańscy. Historyk Kościoła, Sokrates Scholastyk z Konstantynopola, urodzony około 380 roku, a zmarły około 450, napisał, Mimo że wszystkie kościoły na całym świecie mają nabożeństwo co tydzień w sabat, to chrześcijanie w Aleksandrii i Rzymie na podstawie jakiejś starodawnej tradycji zaprzestali tego. Dokument kościelny, konstytucje apostolskie z IV wieku nakazuje, aby służba pracowała przez pięć dni. Należy ją jednak zwolnić z pracy w sobotę i niedzielę, aby się mogła oddać pobożnym ćwiczeniom. Na początku V wieku święty Augustyn wygłaszał kazania na nabożeństwach i w sobotę i w niedzielę. W połowie V wieku zwyczaj odprawiania nabożeństw w sobotę i niedzielę był powszechny. Wspominają o tym synody jeszcze z VII wieku. Zmagania między sobotą a niedzielą przypieczętowane zostały na korzyść niedzieli przez ustawodawstwo świeckie. Inspirowany przez Kościół w Rzymie Konstantyn Wielki w 321 roku, aby uporządkować spór o Dzień Święty, wydał pierwszy edykt niedzielny. Oto jego treść. Czcigodny dzień słońca winien być wolny od rozpraw sądowych i od wszelkich zajęć ludności miejskiej. Natomiast mieszkańcy wsi mogą w tym dniu swobodnie uprawiać rolę. Często bowiem się zdarza, że właśnie wtedy wypada najkorzystniejszy moment orania ziemi. Lub sadzenia winorośli. Nie należy więc tracić sposobnej chwili danej przez niebiańską opatrzność. Kościół w Rzymie nie protestował. Edykt odpowiadał jego polityce. Przyjął go przychylnie i zaczął wprowadzać w życie. Zadawalał także Konstantyna, który, będąc Rzymianinem, miał we krwi kult niedzieli. Nazwał ją czcigodnym dniem słońca, a jednocześnie powołał się na niebiańską opatrzność. Edykt niedzielny Konstantyna otworzył szeroko drzwi do kościoła. Poganie masowo wstępowali do kościoła, zachowując nadal kult niedzieli. Kościół rzymski rósł liczebnie, ale Boże Przykazanie zostało zdeptane. Wierzenia pogańskie mieszały się z biblijnymi. Komentując edykt niedzielny Konstantyna, znany polski historyk Aleksander Krawczuk stwierdza: można rzec bez przesady, że edykt Konstantyna obowiązuje w większości krajów świata aż po dzień dzisiejszy. ów bowiem dies solis to oczywiście nasza niedziela. Cesarz ustanowił go po raz pierwszy w historii jako oficjalny i prawny dzień odpoczynku. Wszystkie późniejsze zarządzenia w różnych epokach i państwach są tylko powtórzeniem lub adaptacją edyktu z roku 321. Niedzielny kult słońca zwyciężył. Cześć Boga Stworzyciela, oddawaną mu w sobotę. Kult Słońca zachował się w nazwach niedzieli, na przykład w języku angielskim Sunday i niemieckim Zontak oznacza dosłownie Dzień Słońca. Prawo Konstantyna nakazywało święcenie niedzieli, ale nie zakazywało soboty. Dlatego Kościół skoncentrował się na wymazaniu soboty z pamięci chrześcijan. Kolejne synody wdeptywały sobotę w zapomnienie. Antysobotnie ustawy były coraz surowsze, a obowiązek święcenia niedzieli coraz rygorystyczniej przestrzegany. Było tego tak wiele, że podaję tylko niektóre przykłady. Synod... W Laodycei z około 364 roku nakazuje wiernym odpoczynek niedzielny i zakazuje odpoczywania w sobotę. Synod w Laodycei uchwalił, że chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, lecz pracować. Natomiast dzień pański, czyli niedzielę, powinni uhonorować i będąc chrześcijanami, jeśli możliwe, nie pracować tego dnia. Jeśli zaś będą judaizować, należy ich odsunąć od Chrystusa. Bóg wskazał święcenie Soboty, a synod laodycejski uchwalił, że kto okazywać będzie Bogu posłuszeństwo, zostanie odsunięty od Chrystusa. Historia podaje, że takie stanowisko wobec czwartego przykazania przeforsowała na synodzie laodycejskim delegacja rzymska. Od tej pory utrwaliło się w kościele popularne skojarzenie, że sobota jest dla Żydów. I obowiązywała tylko w Starym Testamencie. Wierni przykazaniu chrześcijanie nie zgadzali się z uchwałą synodu laodycejskiego. ówczesny biskup i pisarz Atanazy Wielki wyjaśnia: W dzień Sabatu spotykamy się razem nie dlatego, żebyśmy byli pod wpływem judaizmu, gdyż nie zachowujemy fałszywych sabatów. Lecz spotykamy się, aby w sabat wielbić Jezusa, który jest Panem Sabatu. Atanazy wspomniał tu o fałszywych sabatach, czyli świętach żydowskich Starego Testamentu, związanych z liturgią świątyni izraelskiej. Miały one znaczenie symboliczne i prorocze, gdyż zapowiadały przyjście Mesjasza i jego śmierć za grzechy świata, o czym napisał apostoł Paweł w drugim rozdziale listu do Kolosan. Synod w Orleanie w 538 roku zakazał pracy w niedzielę, uchwalając, że prace wiejskie mają być zaprzestane, aby nic nie mogło przeszkodzić ludziom w uczęszczaniu do Kościoła. Święty Cezariusz z Arles stwierdził wtedy, że chwała Soboty żydowskiej przeszła na niedzielę. Dlatego trzeba powstrzymać się od prac, interesów i robót na roli. Papież Grzegorz I na przełomie VI, VII wieku Nazwał sabatarian antychrystami i nakazał represję wobec nich. Wreszcie, Sobór Florencki w 1441 roku wydał formalny zakaz obchodzenia Soboty jako Dnia Świętego. Decyzja Soboru Florenckiego była podyktowana tym, że nadal Sobota była święcona przez różne grupy chrześcijan. Kościół, aby utrzymać wiernych w niewiedzy co do rzeczywistej treści czwartego przykazania biblijnego dekalogu, zredukował je do formy: Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, wyjaśniając, że chodzi tu o niedzielę. Obecnie Kościół nie ukrywa, że święci pierwszy dzień tygodnia. Co księża akcentują podczas niedzielnych mszy, witając wiernych. Święcenie niedzieli. Kościół uzasadnia zmartwychwstaniem Jezusa, ale jest to spekulacja. Gdyby kościół rzymski przeforsował kult piątku zamiast soboty, zmianę tę mógłby uzasadnić śmiercią Jezusa na krzyżu Golgoty za grzechy świata. Bo czyż może być w historii zbawienia wydarzenie o donioślejszym znaczeniu? Gdyby przeforsował święcenie czwartku zmianę tę mógłby uzasadnić w niebo Chrystusa tłumacząc że w niebo zamyka całą jego ziemską misję że w tym dniu mieści się jego chrzest śmierć i zmartwychwstanie słowem wszystko jakkolwiek tłumaczy się kult niedzieli Bóg, Chrystus i apostołowie obstają przy Sabacie. Biblia nie podaje usprawiedliwienia dla święcenia niedzieli zamiast Soboty. Przez odstępstwo papieży i wsparcie przez ustawodawstwo świeckie niedziela zajęła w kościele miejsce Soboty. Święcąc niedzielę, lekceważysz Boga, który nigdy nie unieważnił Soboty. Jeśli masz jakieś wątpliwości, popatrz na Jezusa, jaki On święcił dzień i naśladuj go. Wszystkich pragnących otrzymać wydruk dzisiejszego materiału, proszę, aby nas o tym powiadomili, a my mailowo wyślemy. Pamiętajcie, że na Facebooku naszego kanału prowadzimy księgarnię wysyłkową. Mamy pozycje płatne i bezpłatne. Poszperajcie, jeśli coś Was zainteresuje, zamówcie, a my pocztą Wam wyślemy. Dziś szczególnie polecam pięknie ilustrowaną, pełną zdjęć i mapek, wartościową książkę Życie Jezusa w cenie 30 zł. W różnych wydaniach ma ona różne y, tytuły, na przykład w tym Pragnienie wieków, ale to jest ta sama książka. Do książki dołączone są na płytce dwa filmy o Panu Jezusie lub audiobóg. Ilość książek jest ograniczona, więc spieszcie się, bo nie mamy ich za dużo. Dziękuję za uwagę. Amen.